Jest rok 1942. Nazistowskie Niemcy prowadzą wojnę z potężnym Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. To największy koszmar strategów. Niemcy walczą na dwóch frontach przeciwko wrogom, którzy są od nich znacznie silniejsi. Hitler potrzebuje kogoś, kto zrewolucjonizuje machinę wojenną. Nikt nie spodziewa się, że do tej roli Führer wybierze Alberta Speera. Speer był architektem, nie strategiem, inżynierem ani generałem. To nominacja, która rozjuszy innych członków świty Hitlera i doprowadzi do kolejnych intryg. Dla Göringa sukces Speera to publiczne upokorzenie. Awans uczyni Speera łatwym celem. Bormann na niego donosi, a Himmler zawsze walczy o władzę. Konfrontacje z takimi wrogami mogą nawet zagrozić jego życiu. Perspektywa, że najbliżsi współpracownicy Hitlera wybiją się nawzajem, jest dość intrygująca. Oto historia popleczników Hitlera, zazdrosnych i walczących o władzę. Historia pochlebców, którzy stworzą potwora i staną się siłą sprawczą największych zbrodni III Rzeszy. Styczeń 1942 roku. Front wschodni. Śniegi zatrzymały niemiecką machinę wojenną pod Moskwą. Tym razem strategia zmasowanych nalotów się nie sprawdziła. Kiedy taktyka Blitzkrieg zawodzi w Rosji, zmienia się charakter konfliktu. Teraz to wojna na wyniszczenie. I dla Niemców to zła perspektywa. Muszą bowiem prześcignąć Rosję pod względem uzbrojenia. Luty 1942 roku. Niemcy. Nazistowskie Niemcy potrzebują więcej czołgów i broni, a gospodarka kraju nie jest na to przygotowana. Co gorsza, w katastrofie lotniczej zginął człowiek, którego Hitler bardzo potrzebuje. Minister do spraw zbrojeń Fritz Todt. Todt był doświadczony i cieszył się szacunkiem. Kto go zastąpi? To szansa, by ocalić Niemcy od klęski. Dla Göringa to okazja, by poprawić nadszarpniętą reputację. Do 1942 roku Göring poniósł kilka porażek. Dunkierka, bitwa o Anglię. Luftwaffe już nie jest tak silna jak na początku, a jego dowódca traci posłuch. Choć wpływy Göringa osłabły, ma prawo myśleć, że to on dostanie awans. Göring odpowiada za plan czteroletni. To projekt rozwoju gospodarczego, umożliwiający dozbrojenie Niemiec. Po śmierci Totta oczekuje, że to on lub jeden z generałów zajmie jego miejsce. Göring obstawia, że to on obejmie władzę nad zaopatrzeniem i produkcją broni. Po przybyciu do biura Führera czeka go niemiła niespodzianka. Hitler przydzielił już tę funkcję swojemu osobistemu architektowi, Speerowi. Awans Speera jest całkowitym zaskoczeniem. Wszyscy znali go jako architekta Hitlera, ale nikomu nie przyszłoby do głowy, że dostanie stanowisko po Totcie. Bo nie był inżynierem czy generałem i nie miał pojęcia o przemyśle zbrojeniowym. Posunięcie to nie powinno zaskoczyć samego Göringa. W końcu Hitler był znany z tego, że trzyma swoich współpracowników w ryzach, konfliktując ich. Hitler lubi otaczać się pochlebcami. Ma w zwyczaju przydzielać stanowiska ludziom, którzy nie mają władzy i doświadczenia w danej dziedzinie. Speer uważał się za jedynego przyjaciela Hitlera.
Rok 1933, Norymberga, Niemcy. Speer poznał Hitlera dekadę wcześniej. Był wówczas młodym architektem bez doświadczenia, którego poproszono o wizualną oprawę zjazdu partii. Speer wpadł na pomysł wykorzystania reflektorów lotniczych do stworzenia tak zwanych katedr światła. Na tłumach nazistów przybyłych na zjazd zrobiło to niesamowite wrażenie. Sam Hitler był oczarowany efektem. Ku zaskoczeniu i radości Speera, Hitler zaprosił go na cykl spotkań, by omówić plany budowy nowych Niemiec. Speera i Hitlera połączyła wyjątkowa więź, bo obaj mieli specyficzną artystyczną wrażliwość. Potrafili godzinami rozmawiać o planach architektonicznych, oglądać modele szkicowań. To było niemal intymne, doskonale się rozumieli. Speer wkrótce udowodni, że potrafi zarządzać dużymi projektami. Zaledwie w roku kończy budowę kancelarii Hitlera. Być może architekt nie ma doświadczenia, ale zdaniem Hitlera dotychczas nie popełnił żadnego błędu. Hitler mógł pomyśleć, że Speer jest człowiekiem, który nie ponosi porażek. Nie ma na koncie klęsk w walkach z Rosją jak Göring. Co więcej, to jeden z nielicznych współpracowników, którym Hitler ufa. Ale przydzielenie stanowiska Speerowi jest ryzykowne. Gdy Stany Zjednoczone przyłączają się do wojny, przyszłość nazistowskich Niemiec zależy od powodzenia na froncie wschodnim. Mają jeszcze jedną szansę na pokonanie Rosjan. Pojawia się ona latem 1942 roku. Rosyjskie fabryki masowo produkują czołgi i dozbrajają armię. Dostają też pomoc od Wielkiej Brytanii i Stanów w formie konwojów arktycznych i środków finansowych. Trwa wyścig zbrojeń. To ogromne wyzwanie, a pierwszą przeszkodą na drodze kariery Speera jest rywal, któremu odebrał stanowisko. Wizyta Speera, którą składa tuż po otrzymaniu nominacji, powinna być rozstrzygająca. Speer nagle zdaje sobie sprawę, że został rzucony lwom na pożarcie i musi rywalizować z niebezpiecznymi politykami, którym zależy na utrzymaniu władzy. A Göring tylko czeka, by pokazać debiutantowi, gdzie jego miejsce. Speer wie, że dostał stanowisko powyżej swoich kompetencji. Był członkiem świty Hitlera, ale tylko tym, który zajmuje się projektami. Nie angażowano go w ważne polityczne decyzje dotyczące III Rzeszy. Teraz wie, że albo będzie musiał podjąć grę, której reguły już dawno ustalono, albo już po nim. Luty 1942 roku. Carinhall, Brandenburgia. Göring przyjmuje Speera niczym możnowładca i informuje, że jeśli nowicjusz zastosuje się do jego zaleceń, wszystko pójdzie jak z płatka. Göring daje do zrozumienia: dobrze, włączymy cię do planu czteroletniego, wszystkim się zajmiemy, a ty po prostu mnie słuchaj. Göring jasno wyznaczył granice. Speer zorientował się, że jest w trudnej sytuacji. To jedna z tych chwil, kiedy musi pokazać Göringowi, że nie pozwoli się lekceważyć. Speer może i jest nowicjuszem, ale dobrze przygotował się do spotkania. Sam nie może pouczać Göringa, ale Hitler tak. Dlatego przywozi ze sobą dekret od samego wodza. Zgodnie z rozporządzeniem Führera, cała produkcja zbrojeń podlega teraz Speerowi. Zatem Göring jako koordynator planu czteroletniego musi oddać część swoich kompetencji. Speer w rozgrywce wykorzystuje swoje osobiste relacje z Hitlerem. Zdołał na nim wymóc, że będzie raportował bezpośrednio jemu. Ma dobre kontakty z Führerem, a ten obiecuje go wspierać. Göring musi się z tym pogodzić. Marzec 1942 roku, biuro Speera, Berlin. Po załatwieniu spraw z Göringiem, Speer zabiera się do pracy.
Jako nowy polityk wprowadza wiele potrzebnych reform. W nazistowskich Niemczech każdy z decydentów wręcz tonie w biurokracji i strukturach hierarchii. Dlatego projekty trudno zrealizować. Speer wprowadza przejrzyste zasady oparte na modelach biznesowych. Środki z budżetu państwa, które wydawano na działania wojenne, nigdy nie były dobrze dystrybuowane. Do tego Speer zabiera się najpierw. W miarę możliwości stara się zorganizować produkcję tak, by każda fabryka odpowiadała za określone produkty. Jednocześnie usuwa wszystkich, którzy nie podążają za wprowadzanymi przez niego zmianami. Berghof, Obersalzberg, Bawaria. A co najważniejsze, Speer ma dla Hitlera dobre wieści. Produkcja opancerzonych pojazdów do końca roku wzrośnie dwukrotnie. Gwiazda Speera jasno świeci. To dla niego spełnienie marzeń. Opowiada o comiesięcznych telefonach do Hitlera, podczas których raportuje postępy i jest przez niego chwalony. Kiedy wita go zwyczajowym Heil Hitler, w odpowiedzi słyszy Heil Speer. To też świadczy o ich zażyłości. Ale ta niezwykła przyjaźń jest bacznie obserwowana. Bliska relacja Speera z Hitlerem jest zagrożeniem dla Bormana. Bormann pracuje jako szef kancelarii NSDAP i najbliższy pomocnik Hitlera. Bormann był prostym człowiekiem. To Hitler wyniósł go do władzy. Znany jest z bezwzględności. Poświęcił całe swoje życie temu, by stać się niezbędnym dla Führera. Jego władza opiera się na bliskości z wodzem i możliwości decydowania, kto będzie miał do niego dostęp. I nagle pojawia się Speer, który kontaktuje się z Führerem bez jego pośrednictwa. Poza przywilejem bezpośredniego kontaktu Bormanowi przeszkadza prywatna relacja Speera z wodzem. Hitler lubi Speera. Uwielbia z nim rozmawiać, podczas gdy Bormann jest tylko pracownikiem, niewątpliwie bardzo potrzebnym, ale ich kontakty dotyczą wyłącznie kwestii służbowych. Bliska relacja z Hitlerem przysporzyła Speerowi nowego wroga, Bormana. Na razie jednak wydarzenia wojenne odciągają jego uwagę od wewnętrznych niesnasek. Lato 1942 roku. Trwa operacja Fallblau. To wielki plan Hitlera, który ma pomóc mu zwyciężyć Rosję. Gdy coraz więcej mężczyzn wyjeżdża na front, w fabrykach Speera zaczyna brakować rąk do pracy. Wie, gdzie może zyskać pomoc, ale to narazi go na kontakt z najbardziej fanatycznym człowiekiem świty Hitlera, dowódcą SS Himmlerem. O Himmlerze często mówi się jako o dowodzącym SS pomysłodawcy Holokaustu. Należy pamiętać, że jego SS było największym gospodarczym graczem III Rzeszy. Choć nazwy takie jak Auschwitz czy Dachau kojarzą się z eksterminacją milionów Żydów i więźniów politycznych, sieć obozów koncentracyjnych jest również źródłem siły roboczej. Problem w tym, że Himmler niechętnie dzieli się władzą. Himmler rozbudowuje przemysłowe ośrodki SS. W obrębie obozów koncentracyjnych działają fabryki zbrojeniowe, w których pracują więźniowie, wytwarzając niezbędną amunicję i część maszyn. Speer nie podziela entuzjazmu Himmlera, bo uważa, że taka produkcja jest nieefektywna. Chce przenieść więźniów obozów koncentracyjnych do pracy w swoich wielkich fabrykach zbrojeniowych. Thank you.
Gdy Himmler odmawia, Speer sięga po inne rozwiązanie. Pomaga mu w tym człowiek, któremu bardzo zależy, by znów znaleźć się w najbliższym otoczeniu Hitlera, Józef Goebbels. Goebbels jest ministrem nazistowskiej propagandy, bez reszty oddany Hitlerowi. Jednak ostatnio uwaga wodza przestała się na nim skupiać. Praca Goebbelsa stała się zdecydowanie trudniejsza. Informowanie mas o zwycięstwach i kolejnych podbojach jest łatwym zadaniem, lecz gdy wojna przynosi mnóstwo strat w ludziach, zadanie staje się dość karkołomne. Goebbels znajduje inspirację w kimś, kto sprawił, że stoicki spokój i samopoświęcenie uznano za najwyższe cnoty. Przed nami straszne chwile. Czekają nas miesiące walk i niewyobrażalnych cierpień. Goebbels podziwiał Churchilla za jego przemówienia w momentach największych kryzysów i choć głęboko go nienawidził, uważał za wprawnego mówcę. Powiem to członkom parlamentu, tak jak wielokrotnie mówiłem ministrom. Nie mogę nic obiecać, tylko krew, mózg, łzy i pot. Goebbels uznaje, że on również może zachęcić obywateli niemieckich do pomocy we wszystkich działaniach wojennych. W Speerze widzi swojego sojusznika. Goebbels wdraża program oszczędnościowy, a to rozwiąże problem niedoboru siły roboczej. Goebbels i Speer nawiązują współpracę. Obaj uważają, że wszyscy obywatele powinni wspomagać działania wojenne, że niemieckie kobiety powinny zatrudnić się w fabrykach zbrojeniowych na wzór kobiet w krajach wroga. Zatrudnienie kobiet do prac w fabrykach jest dość oczywistym rozwiązaniem problemu, ale wiedzą, że Hitler niełatwo na to przystanie. Październik 1942 roku. Kancelaria Rzeszy, Berlin. Po miesiącach dyskusji Speer i Goebbels przedstawiają Hitlerowi plan o nazwie Wojna Totalna. Führer niechętnie odnosi się do angażowania kobiet w produkcję zbrojeniową. Wojna nie powinna dotykać życia społecznego. Hitler martwi się, że obywatele odczują ciężar działań wojennych. Do tej pory bardzo dbał o to, by ludności cywilnej nie dotknęły trudy i cierpienia. Miało to związek z doświadczeniami I wojny światowej, kiedy to sytuacja wewnętrzna w kraju doprowadziła do klęsk na polach bitew. Hitler od samego początku obiecywał, że to się więcej nie powtórzy. Pomysł zatrudnienia kobiet w fabrykach stoi również w sprzeczności z ideologią Hitlera w kwestii predyspozycji rasy panów. Chodzi konkretnie o nazistowski program prokreacji. Hitler chce, by Niemki koncentrowały się na rodzeniu zdrowych aryjskich dzieci, które w przyszłości opanują całą Europę. Choć Hitler ma zastrzeżenia, Speer i Goebbels się nie poddają. Obaj wiedzą, że sytuacja jest dramatyczna, więc stawiają na jedną kartę. Hitler wyraża zgodę, ale pod warunkiem, że wejdą we współpracę z Bormannem. Dla Goebbelsa i Speera to bardzo zła informacja. Będą musieli podzielić się władzą ze swoim największym rywalem. Wszyscy najbliżsi współpracownicy Hitlera wiedzą, że władza Bormana polega na blokowaniu ich działań na różnych szczeblach biurokratycznej machiny.
Kiedy Bormann angażuje się w projekt, jego realizację utrudniają liczne spotkania i narady. A sprytny Bormann wie, jak nie pozbawić się wpływów. Dla Bormana to idealna sytuacja. Jeśli plan Goebbelsa i Spera spali na panewce, odpowiedzialność spocznie na nich. Jeśli okaże się sukcesem, on też zbierze pochwały. Gdy Bormann zyskuje władzę nad projektem Spera, odstawiony na ławkę rezerwowych Goering szuka okazji, by wykorzystać narastający na wschodzie kryzys do własnych celów. Listopad 1942 roku. Stalingrad, Rosja. Stalingrad. Rosyjska zima zastaje 6. Armię Führera otoczoną wojskami Stalina. Hitler nie zezwala na wycofanie. Jego żołnierze mają zostać w okupowanym mieście. Ponieważ w nazwie miasta pojawia się nazwisko Stalina, Hitler za wszelką cenę chce tu zwyciężyć, choć militarnie to zupełnie bez znaczenia. Pierwotny plan zakładał zniszczenie zakładów produkcyjnych miasta i przejęcie dostępu do Wołgi, głównej drogi zaopatrzenia interioru. Niemcy doszli do Wołgi w sierpniu 1942 roku, odcinając jedną z ważnych dróg transportowych Związku Radzieckiego. Od tamtej pory wysyłali coraz więcej oddziałów do Stalingradu, choć strategicznie miasto nie było istotne. Po miesiącach krwawych walk ulicznych armia Hitlera wymaga zaopatrzenia w żywność. Jest pewien człowiek, który ma pomysł, a jednocześnie chce odzyskać wpływy. Goering widział w kryzysie szansę, by zrehabilitować się w oczach Hitlera. Przedkłada więc Führerowi plan wykorzystania Luftwaffe do dostarczenia żywności otoczonym oddziałom. Znów się przechwala. Przekonuje Hitlera, że operacja się uda. Mówi: Luftwaffe podoła zadaniu. Stalingrad zostanie podbity zgodnie z twoim życzeniem, wodzu. Führer wyraża zgodę. W mrozie, śnieżycach i mgłach piloci Goeringa rozpoczynają zadanie, w którego powodzenie wątpią najwyżsi rangą oficerowie. Szacowano, że armia potrzebuje 800 ton żywności dziennie. Udawało się dostarczyć mniej niż 100 ton. Dni zamieniają się w tygodnie, a potem w miesiące bez wyżywienia. Żołnierze 6. Armii giną nie tyle od kul wroga, co z wychłodzenia i głodu. Obietnica Goeringa okazała się bez pokrycia. Nie było ani samolotów, ani wystarczającej liczby pilotów, by podołać zadaniu. Stalingrad leżał zbyt daleko jak na możliwości nazistowskich sił powietrznych. Stycznia 1943 roku, Berlin. W rocznicę objęcia władzy przez Hitlera, Goering, próbujący zamaskować swoją porażkę, obiecuje żołnierzom umierającym w śniegach i mrozie, że ich poświęcenie nie będzie zapomniane. Po powrocie do kraju usłyszycie, że położyliście swoje życie na szali, poświęcając się w Stalingradzie, by chronić nasz naród przed niebezpieczeństwem. Wychwalany rękaw powietrzny, który miał wspomóc wojska w Stalingradzie, był wielką porażką, a Goering miał czelność wygłosić przemówienie, które dla żołnierzy było niczym mowa żałobna. Upokorzenie Goeringa to dopiero początek. Kiedy kończy przemawiać w Berlinie, słychać syreny. W
Pod koniec jego wystąpienia nad Berlin nadlatują brytyjskie bombowce. Po raz pierwszy alianci nie wahają się zaatakować stolicy Rzeszy w biały dzień. To kolejny przykład niespełnienia obietnic. Goering zwykł mawiać, że jeśli kiedykolwiek choć jedna brytyjska bomba spadnie na Berlin, społeczeństwo może go określić mianem pana Mayera, przeciętniaka niegodnego rangi dowódcy. I oczywiście niedługo po tym, jak Berlin zostaje zbombardowany, Niemcy nadają Goeringowi ksywkę pan Mayer. Kiedy bomby spadają na Berlin, Führer wpada w furię na wieść o stracie 200 tysięcy żołnierzy w Stalingradzie. Wobec swoich podwładnych Hitler winą za śmierć 6 Armii obarcza Włochów, Rumunów i Węgrów, walczących u boku Niemców. Ale wszyscy wiedzą, że to Goering się nie spisał. To jego kolejna porażka. Serię niepowodzeń rozpoczęła bitwa o Anglię, a teraz Stalingrad. Dla Hitlera to jasny znak, że Goering nie panuje nad sytuacją. Owszem, kiedyś był świetnym pilotem, ale nie jest już najlepszym marszałkiem Rzeszy. Upokorzony były bohater wojenny niebawem wróci do nałogu. Goering był bohaterem, asem lotnictwa. Po pierwszej wojnie światowej niemalże go czczono. Podczas nieudanego puczu został ranny. W 1923 roku, podczas pierwszej nieudanej próby przejęcia władzy przez nazistów, Goering odniósł poważne rany. Postrzelono go w nogę. Odwieziono do szpitala na czas, ale podczas rekonwalescencji uzależnił się od morfiny. Teraz Goering wraca do nałogu i traci motywację, by być drugim po Hitlerze najważniejszym politykiem III Rzeszy. Tymczasem wpływy Martina Bormana rosną. Doskonale wie, jak wykorzystać zaabsorbowanie Hitlera kłopotami na froncie wschodnim. Bormann staje się bardzo ważną figurą. Wśród najbliższych współpracowników Hitlera trwa ciągła walka o posłuch i odsunięcie Bormana od władzy. Choć kryzys stalingradzki sprawił, że Führer przystał na część propozycji Spera i Goebbelsa dotyczący planu wojny totalnej, Bormann robi wszystko, by pozbawić ich zasług oraz mocy sprawczych. Bormann nie jest wielkim myślicielem, podczas gdy Speer i Goebbels rzeczywiście zastanawiają się, co będzie dla kraju najlepsze. Potrafią ocenić sytuację. Bormann dba jedynie o to, by jego relacje z Hitlerem nie uległy zmianie i by ten nie pozbawił go władzy. Ale mistrz propagandy Goebbels wie, jak ominąć Bormana i przekonać Hitlera, że naród jest gotowy na wojnę totalną. Niech zadecyduje społeczeństwo. 18 lutego 1943 roku. Sport Palast, Berlin. Pytam, czy jesteście gotowi podążać za Führerem, stanąć za oddziałami jako falanga z ojczyzny i walczyć w tej okrutnej wojnie na śmierć i życie aż do zwycięstwa? Przed bardzo dokładnie wybraną widownią Goebbels przekuwa klęskę Stalingradu w bohaterskie poświęcenie i mówi Niemcom, że teraz ich kolej włączyć się w wojenne starania. To dowód na świetną intuicję Goebbelsa. Wybrał doskonały czas i wiedział, że tym razem musi powiedzieć prawdę. Nie było to wyłącznie churchillowskie wezwanie do broni. Goebbels chce pokazać Hitlerowi, że naród jest gotowy na wszelkie poświęcenia. Pytam, czy jesteście gotowi podążać za Führerem drogą ku zwycięstwu? Bez względu na konsekwencje i czy pragniecie ponieść koszty osobiste.
Führer rozkazuje, my wykonujemy rozkaz. Führer rozkazuje, my wykonujemy rozkaz. Wystąpienie Goebbelsa umożliwiło jemu i Sperowi realizację planu. Tysiące niemieckich kobiet zgłosiły się do pracy. Führer jest zachwycony. Goebbels będzie szukał sposobów, by jeszcze bardziej zaangażować społeczeństwo. Nadszedł czas, by zmierzyć się z Bormannem. Wydaje się, że wreszcie znaleźli szczelinę w zbroi rywala. By osiągnąć cel, muszą grać według jego zasad. Pozyskują do współpracy podobnie myślących polityków. Wskrzeszają Komitet Obrony, który działał od 1939 roku, ale mało skutecznie. Choć komitet przez lata był uśpiony, jego władza wciąż obowiązuje. Jeśli uda się go wskrzesić, można będzie ominąć biurokrację Bormanna w kontaktach z Führerem. Plan ma jedną wadę. Przewodniczący komitetu chwilowo wypadł z gry. Problem polega na tym, że na czele komitetu stał Göring. Speer i Goebbels go potrzebują, ale nie wiedzą, czy będzie on w stanie sprostać zadaniu. Göring jest bardzo niestabilny. Wciąż zmaga się z problemem narkotykowym i nie pała entuzjazmem do wykonywania kolejnych kroków w celu poprawy sytuacji Niemiec. Göringa trzeba wyciągnąć z nałogu. Ale ten obrażony obecnie nie odzywa się do Goebbelsa, bo przez jego wojnę totalną zamknięto ulubioną restaurację Göringa. Zadanie wybudzenia marszałka z politycznego letargu spada na Speera. Speer twierdził, że żaden z niego polityk, ale to nieprawda. Zmuszony sytuacją potrafi być bardzo skuteczny. Göringa przekonał, wykorzystując niechęć marszałka do Bormanna. Speer gra kartą niechęci i braku zaufania do Bormanna. Speer i Göring pochodzą z innej klasy społecznej. Obaj gardzą Bormannem i obaj znają jego polityczne sztuczki. Speer przypomina Göringowi o bormanowskiej technice małych kroczków. Jest zawsze obok Führera i nie jest im przychylny. Ostatecznym argumentem, który przekonuje Göringa, jest to, że Bormann dybie na jego stanowisko. Chce być drugim co do ważności człowiekiem w partii i kraju. Fortel Speera się udaje. 12 kwietnia 1943 roku, sekretariat kancelarii, Obel Salzberg. Dwaj politycy zgadzają się, że najlepiej działać z dala od Bormanna. Pierwszym krokiem jest zdyskredytowanie jednego z jego podwładnych podczas spotkania w sprawie siły roboczej. Göring jako przewodniczący komitetu pierwszy przystąpi do ataku. Miało się wydarzyć to, co działo się niegdyś na średniowiecznych dworach. Atak, ale na członka świty. Jak na człowieka zaczynającego karierę polityczną, Speer zebrał wokół siebie potężnych sojuszników. Wraz z Goebbelsem i Göringiem mają szansę utrzeć Bormannowi nosa. Lecz kiedy Speer przybywa, orientuje się, że coś jest nie tak. Na spotkaniu nie ma Goebbelsa, a Bormann ma nowego sprzymierzeńca – Himmlera. Można sobie wyobrazić, że gdy Speer zobaczył tych dwóch siedzących obok siebie, nabrał złych przeczuć co do spotkania. Za chwilę sytuacja wymknie się spod kontroli. Göring znienacka zaatakuje zastępcę Speera. Speer jest wściekły na Göringa. Nie wie, co się stało. Zaczyna podejrzewać, że zawiązał się przeciwko niemu spisek. Nieobecność Goebbelsa i zachowanie Göringa na to wskazują.
Gdy Göring zorientował się, że Himmler popiera Bormana, prawdopodobnie uznał, że lepiej opowiedzieć się po ich stronie. Dla Himmlera, broniącego swojej kontroli nad siłą roboczą obozów koncentracyjnych, wzrost władzy Speera jest zagrożeniem. Himmler bardzo chętnie ograniczy wpływy Speera. Spotkanie posłużyło Himmlerowi do potwierdzenia swoich kompetencji w obszarze zysków z produkcji, ale też do pokazania Speerowi, kto jest ważniejszy. Dla Speera to bolesna lekcja. Najbliżsi współpracownicy Hitlera nie cofną się przed niczym, by utrzymać pozycję i władzę, nawet gdy Niemcy są w kryzysie. Ale potrafi wyciągać wnioski, a jego walka o kontrolę nad przemysłem zbrojeniowym jeszcze się nie skończyła. Kursk, Związek Radziecki. Lato 1943 roku. Trwa największa w historii bitwa z udziałem czołgów, będąca ostatnią strategiczną ofensywą Niemiec na froncie wschodnim. Do lata 1943 roku Niemcy wierzyli, że wygrają tę wojnę. Ale potem przegrywają bitwę na Łuku Kurskim. Miejscu o wiele ważniejszym strategicznie niż Stalingrad. Nazistowskie Niemcy walczą teraz o przetrwanie. Bomby aliantów spadają na ośrodki przemysłowe, a Speer stara się przekonać Hitlera, by ogłosić mobilizację wewnątrz kraju. W kraju produkuje się głównie dobra konsumpcyjne. Fabryk nie przekształcono w centra zbrojeniowe. To powinno stać się już w 1940 roku. Speer chce, by każda fabryka wsparła działania wojenne kraju. Koniec z produkcją dóbr luksusowych. Wojna dotyczy teraz każdego obywatela. Speer uważa, że sytuacja w kraju powinna odzwierciedlać to, co się dzieje na froncie, a więc cywile powinni na przykład żywić się tak, jak walczący żołnierze. Żeby urzeczywistnić ten pomysł, Speer musi mieć bezwzględną władzę nad gospodarką Niemiec. Realia wojny stają się odczuwalne w kraju. Speer znów awansuje. Zostaje nominowany ministrem uzbrojenia i amunicji, co czyni go poważniejszym rywalem w oczach Bormana. Z nowicjusza w polityce wyrósł do rangi wpływowego decydenta. Wie jednak, że jego plan oszczędnościowy nie spotka się z poparciem wielu starszych stażem nazistów, a Bormann tylko czeka na jego potknięcie. To do Bormana trafiają wszystkie skargi z okręgów, tak tych znajdujących się w obrębie kraju, jak i poza jego granicami. Wielu gubernatorów martwi się o dostęp do podstawowych środków i nie chce obniżać standardów życia lokalnej ludności. Ale tym razem Speer nie da się przechytrzyć. 6 października 1943 roku, konferencja poznańska. Jesienią 1943 Speer przedstawia swój nowy plan i nowego partnera. To ciekawe, że w wewnętrznych walkach o władzę wśród wpływowych nazistów sojusze zmieniały się z miesiąca na miesiąc. Ktoś, kto niedawno był rywalem, teraz może okazać poparcie. Tak właśnie dzieje się w przypadku Speera i Himmlera. Niedawny wróg nagle zmienia zdanie. Himmler musi sobie zdawać sprawę, że wojna nie toczy się po myśli Niemiec. Należy jednak pamiętać, że cechuje go ślepa lojalność wobec Hitlera. Jeśli więc Führer zdecydował się poszerzyć zakres kompetencji Speera, Himmler uznaje, że mądrze będzie stworzyć z nim sojusz. Speer ogłasza, że SS zadba o to, by w ciągu 2 tygodni ustała produkcja dóbr luksusowych w całym kraju. Koniec z radioodbiornikami, lodówkami, kosmetykami. Speer rozpoczyna wojnę z próżnymi obibokami.
Dla wielu wysokich rangą członków NSDAP to trudne do zaakceptowania. Zwłaszcza, że łamanie zakazu produkcji wiąże się z karą ze strony SS i Gestapo. To nie koniec wystąpień. Kolejnym jest jedno z niewielu zarejestrowanych przemówień polityków III Rzeszy zapowiadających Holokaust. Konferencja w Poznaniu jest wyjątkowa, ponieważ jasno się na niej mówi o eksterminacji. Hitler oświadcza, że ktoś musi to zrobić, wymordować wszystkich Żydów, homoseksualistów, wrogów politycznych. Należy się ich pozbyć, by ludzkość nie była narażona na rzekome zepsucie. Według niego w imię wyższego dobra można popełniać zbrodnie. By doprowadzić do zwycięstwa, Speer zawarł pakt z diabłem. Później będzie twierdził, że wyszedł z wystąpienia Himmlera, więc nie wiedział o planowanych zbrodniach. Ostrożnie podchodziłbym do słów Speera. Od 1945 roku aż do śmierci będzie się dystansował od polityki III Rzeszy, starając się udowodnić, że w zasadzie był antynazistą, albo przynajmniej jednym z tych dobrych. W rzeczywistości Speer nigdy nie miał moralnych dylematów, gdy chodziło o wykorzystanie Żydów do niewolniczej pracy. Teraz pod nadzorem SS dziesiątki tysięcy osób będzie umierało z wycieńczenia, budując niemieckie drogi, fortyfikacje i produkując broń dla nazistowskiego reżimu. Speer nie przejmował się nadmiernie warunkami w obozach koncentracyjnych, tak jak nie uważał za niewłaściwe zapędzanie więźniów obozu do pracy. Co ciekawe, później będzie przekonywał, że jego robotnicy przynajmniej mieli szansę przeżyć. Liczba zmarłych przy pracach konstrukcyjnych nad tajną bronią V2 była wyższa niż liczba ofiar w poszczególnych obozach koncentracyjnych. Przede wszystkim dba o to, by broń była produkowana szybko i sprawnie. Nie chodzi o to, by pracownicy jego fabryk byli lepiej traktowani niż w obozach. Chodzi o produkcję. Ale nowy typ broni nie ocali nazistowskich Niemiec. Mimo bombardowań i kurczących się zasobów, fabryki Speera produkują coraz więcej czołgów i samolotów. Lecz gdy w styczniu 1944 roku armia radziecka podchodzi pod granicę Polski, a alianci zajmują Półwysep Apeniński, do Niemców zaczyna docierać, że brakuje im żołnierzy, którzy mogliby wykorzystać produkowaną broń. Wszystko stało się zdecydowanie za późno. Wprowadzenie planu wojny totalnej nastąpiło przedwcześnie, gdy Niemcy skazani byli na porażkę. Przeciwko Rzeszy walczy tyle sił, że nie można już liczyć na powodzenie. Führer nie przyjmuje do wiadomości zbliżającej się klęski, ale jego najważniejszy minister zdaje się być nią przytłoczonym. Speer znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Hitler naciska, by niemożliwa już ofensywa trwała. Bormann go krytykuje, a Himmler zabiega o władzę. W takiej atmosferze Speer może już tylko ponieść klęskę. Stres doprowadza go do poważnego załamania. Speer jest wyczerpany. Bezustanna praca sprawia, że w wieku 30 kilku lat czuje się jak stary człowiek. Walczy, gdzie tylko się da. Nie tylko próbuje wdrożyć plan oszczędnościowy, musi też odpierać ataki swoich rywali w walce o względy Hitlera. W połowie stycznia 1944 roku Speer przeżywa załamanie nerwowe. Osiemnastego stycznia 1944 roku.
Wyczerpany Speer zgłasza się do kliniki SS w Hohenlichen. Z początku cierpi na zapalenie stawu kolanowego, ale potem pojawiają się objawy skrajnego wyczerpania. Klinikę prowadzi lekarz o niezbyt dobrej reputacji. W trakcie pobytu w szpitalu Speer był leczony przez jednego z lekarzy Himmlera, szarlatana Karla Gebharta. Jedną z terapii, które przepisał Speerowi, był masaż pszczelim jadem. Naprawdę nie wiem, w jakim celu. Speer popada w depresję. Jego stany lękowe nasilają się, gdy odmawia odpoczynku od pracy. Dzwoni do różnych osób i umawia spotkania, pisze raporty, czyta sprawozdania. Czuje się zagrożony i chce jak najszybciej wrócić do biura. Jego obawy są uzasadnione. Wkrótce pracownicy ministerstwa zaczynają plotkować, że jest nieuleczalnie chory. Choroba dla nazistów u władzy jest jak zły omen. Zazwyczaj, gdy kogoś się odsuwa, oficjalnie ogłasza się, że powodem był zły stan zdrowia. Żałośnie błagający o pomoc Speer pisze do Führera, skarżąc się, że pracownicy spiskują przeciw niemu. Speer jest naprawdę zdesperowany. Leży w klinice SS i musi prosić Hitlera, by zwolnił jego pracowników od wykonywania obowiązków. Kiedy stan Speera się pogarsza, pojawia się podejrzenie, że rywale zasadzają się nie tylko na jego karierę, ale i na życie. Speer stale podupada na zdrowiu. Inny lekarz mówi, zgłosił się tu pan z zapaleniem stawu, a pluje pan krwią. Ma pan zator. Jak do tego doszło? Speer otarł się o śmierć. Lecz okoliczności choroby pozostały tajemnicą. Jego wieloletnia sekretarka Anne-Marie Kampf uważa, że to nie był wypadek. Usłyszała przypadkiem rozmowę dwóch mężczyzn. Wspominali o Speerze. Zrobiła więc to, co wszyscy podsłuchiwacze. Przyłożyła ucho do drzwi. Zaskoczona stwierdziła, że jednym z rozmówców jest Himmler. Miał powiedzieć, jeszcze nie umarł? Gebhardt zaczyna mówić, lecz Himmler mu przerywa. Im mniej słów padnie, tym lepiej. Niezależnie od tego, czy była to prawda, Speer w końcu wraca do zdrowia. Może więc to tylko teoria spiskowa. To kolejny przykład na to, że Speer zwykł zmieniać swoją historię, by inni uwierzyli, że był ofiarą nazistów. A konkretnie Himmlera, dowódcy SS, nikczemnej organizacji, która nie tylko doprowadziła do ludobójstwa Żydów, ale chciała też zamordować jego, Alberta Speera. Na pewno choroba Speera umożliwiła rywalom podkopanie jego autorytetu. Bormann nie próżnował. Mowa wygłoszona przez Speera przysporzyła mu wrogów w nazistowskich elitach. Do Bormana trafiają wszystkie skargi. Zbiera je też osobiście od lokalnych liderów partii. Ponieważ pracuje z Hitlerem na co dzień, ma w zwyczaju sączyć mu te informacje niby mimochodem. Celem jest podważenie zaufania, jakim Führer darzy Speera. Bormann wykorzystuje chorobę rywala, by przekonać Hitlera, że Speer źle wpływa na morale narodu. Krytykuje jego decyzję, osiąga pożądany skutek. Speer przestaje być ulubieńcem Führera. Bormann wreszcie odniósł zwycięstwo. Rozmowy telefoniczne Speera z Hitlerem należą do przeszłości. Nieobecność i chęć zmiany obowiązujących reguł gry sprawiły, że Speer stracił to, co się liczy najbardziej – zaufanie Hitlera.
Szper, zdaje się, zapomniał, że jest tylko poddanym na dworze wielkiego władcy, że jego pozycja zależy wyłącznie od Hitlera i jego widzimisię. Jego relacja z Führerem uległa zmianie i nie jest już taka, jak jeszcze 2 lata temu. Gdy nazistowskie Niemcy zbliżają się do ostatecznej rozgrywki z Rosją i siłami aliantów, rywalizacja w elitach władzy nie ustaje. Goebbels wzmaga wysiłki, by mianowano go nowym ministrem wojny totalnej. Gdy Speer schodzi na dalszy plan, Himmler może nadal rozwijać swoją armię fanatyków z SS. Jeśli chodzi o Speera, to jeszcze nie koniec jego kariery. Nikt z najbliższych współpracowników Hitlera nie pozostaje u władzy tak długo, jeśli sam nie jest dość wyrachowany, a Speer niewiele różni się od swoich rywali. Walcząc o przetrwanie, Speer uwikła się w zdradę, i to samego Führera.